Dzień dobry, witamy serdecznie. Naszym gościem w studiu jest dzisiaj pan Krzysztof Honiak, prezydent miasta Piotrkowa Dzień Trybunalskiego. dobry Państwu, dzień dobry Pani. Porozmawiamy sobie o drogach, panie prezydencie, bo w całym Piotrkowie jest wiele miejsc, w których trwają bądź to modernizacje dróg, bądź budowy, bądź naprawy. Coś strasznie dużo tego lata. Bo i straszna zima była, tak? Takich dużych zniszczeń jak w tym roku, no nie pamiętam. Dlatego też przeznaczamy zdecydowanie więcej pieniędzy niż zwykle na remonty dróg. Myślę tutaj zarówno o remontach doraźnych, jak i tych takich kompleksowych, które polegają na właściwie odnowieniu, wyremontowaniu całych odcinków poprzez najpierw frezowanie nawierzchni, a następnie położenie nowej nawierzchni. Skoro zima była trudna i dużo jest remontów, to znaczy, że trzeba trochę więcej pieniędzy przeznaczyć. No, słowo trochę myślę, że tu nie jest najbardziej odpowiednim. Ta kwota, która przeznaczona jest na remonty dróg, to 25, w ogóle na drogi 25 milionów złotych. A ostatnio zwiększyliśmy dodatkowe pieniądze, przeznaczając ponad 5 milionów złotych. Z takim wnioskiem wystąpiłem na sesję Rady Miasta i to zostało przyjęte, przegłosowane, co pokazuje też pewną procedurę, że nie wszystkie rzeczy robi się tak ad hoc od razu, tylko potrzebna jest do tego procedura, więc najpierw odpowiednie przesunięcie bardzo często w budżecie, oczywiście zrealizowanie wszystkich procedur zgodnie ze standardami, a więc przetargi, bo tam, gdzie jest pieniądz publiczny, należy to robić zgodnie z prawem zamówień publicznych i wyłonienie wykonawcy i przystąpienie do określonych prac. Te pieniądze przesunięto na majowej sesji Rady Miasta. Dlaczego dopiero w maju? Ja powiem w ten sposób. Większość prac, tych takich, które mogą sprawiać pewne utrudnienia w ruchu i tam, gdzie zależy to od nas, planujemy wykonywać wtedy, kiedy jest to najmniej uciążliwe, a więc w okresie wakacyjnym. Tutaj wynika to z pełnej determinacji, z takiego świadomego planowania, aby tam, gdzie jest to możliwe, główne prace wykonywać w okresie wakacyjnym. Tak, aby wtedy, kiedy mieszkańcy naszego miasta nie mają tej potrzeby, tak jak zwykle w ciągu roku szkolnego, aby wozić dzieci do szkoły, do przedszkola, sami dojeżdżać do pracy, bo część ludzi korzysta z urlopów, aby w tym najmniej uciążliwym okresie wykonać możliwie jak najwięcej pracy. Wszystko z myślą o tym, abyście Państwo, wracając z urlopu po wakacjach, mogli jeździć po równych, gładkich, ładnych drogach. I myślę, że w dużej mierze to w okresie tych wakacji, a więc miesiąca lipca i sierpnia zrealizujemy, choć pewne prace oczywiście miały miejsce już i w maju i w czerwcu i będą miały jeszcze we wrześniu, ale kluczowe, zasadnicze prace będą obejmowały miesiące wakacyjne. Dopiero teraz rozstrzygane są przetargi, w związku oczywiście z procedurami, ale kilka ulic już doczekało się naprawy, mówię między innymi o ulicy Wroni, bo osobiście widziałam, że tam ostatnio zakończona kompleksowo pewien odcinek ulicy Wroni został wyremontowany, wcześniej ulicy Wierzejskiej, a już w tej chwili w zasadzie kończą się prace, jeżeli chodzi o odcinek ulicy Wojska Polskiego, krótko mówiąc na wysokości Starego Miasta, a więc od ulicy Toruńskiej do Placu Czarneckiego wraz z przebudową samej ulicy Toruńskiej. Ale to nie koniec oczywiście prac ważnych dla mieszkańców poszczególnych części miasta. Już za moment pojawi się sprzęt, pojawią się ludzie, dokonując remontu w ulicy Wysokiej, Hutniczej, wreszcie ulicy Kostromskiej, od ronda Agnieszki Osieckiej do Alei Sikorskiego. Tam powstaną również wzdłuż ulicy nowe miejsca do parkowania. To również uliczki osiedlowe. Mam tutaj na myśli drogę prowadzącą, ona jest właściwie bez nazwy, ale można ją określić, drogę prowadzącą do domu handlowego Merkury i nieco dalej równoległa do ulicy Jedności Narodowej droga prowadząca między innymi do wieżowca. Tam jest bodajże adres 186 przez 188, Słowackiego 186-188. Stosunkowo krótka ulica, ale ważna dla tych ludzi, którzy tam mieszkają. Tak jak powiedziałam, przetargi cały czas trwają. Czy przewiduje Pan również naprawę takich ulic, no powiedzmy osiedlowych? One są ważne, są główne,
Na przykład wymieńmy tutaj ulicę Daniłowskiego, Te, które wymieniłem przed chwilą w okolicach Merkurego i Słowackiego vis-a-vis pętli autobusowej, ale to nie wszystko. To również ulica Matejki, ulica Kościelna, ulica Daniłowskiego, to wreszcie ulica Parkowa, Sygietyńskiego. Nieco mniejsze ulice, krótsze, ale istotne zarówno dla ruchu lokalnego, jak i głównie dla tych, którzy przy tych ulicach mieszkają. Warto tu wymienić również ulicę Tuwima, czy fragment ulicy Jerozolimskiej. I tutaj też jest odpowiedź na pytanie, które może się pojawiać, dlaczego pewne prace nie były wykonywane wcześniej, bo wiązało się to z pewnymi uciążliwościami, nierówna droga, wręcz głębokie dziury. Dlatego też warto tutaj wyjaśnić. Po to, aby wydawać pieniądze, nasze wspólne pieniądze publiczne, możliwie jak najlepiej z punktu widzenia ekonomicznego, pod względem takiej gospodarności, to tam, gdzie przewidywany jest kompleksowy remont, tam staramy się nie robić remontów doraźnych, remontów cząstkowych, z myślą o tym, że nie zaklejać za kilka tygodni, za miesiąc już będziemy realizować to kompleksowo. Przykładem jest ulica Wysoka, która jest w bardzo kiepskim stanie. Te ulice, które wymieniłem, odchodzące do ulicy Słowackiego, ale już za moment pojawią się tam maszyny, ludzie i zostanie to zrobione kompleksowo. Byłoby niegospodarnością wydawać wcześniej, czasem kilka tygodni wcześniej, pieniądze po to tylko, aby załatać, aby doprowadzić do jako takiego stanu, a później realizować to kompleksowo. Dlatego też taka kolejność. Spytałam o te ulice osiedlowe, bo nawet jeżeli one są remontowane, to tak rzadko się o nich mówi w mediach, a przecież to są uliczki, przy których mieszka bardzo dużo osób, bo tam stoją bloki, na przykład ulica Poprzeczna. To jest też taka ulica, która to kolejny pakiet, remontu. To kolejny pakiet ulic, który będzie w nowym przetargu, w zasadzie ten przetarg już na dniach zostanie rozstrzygnięty i on obejmuje między innymi ulicę Poprzeczną, ale to jest również ulica Częstochowska, ulica Modrzewskiego. Natomiast z takich ulic może nie osiedlowych, ale bardzo ważnych ze względu na dojazd do określonych firm, ale również do miejsca zamieszkania, to jest niewątpliwie ulica Przemysłowa, która, przypomnę, prowadzi na lotnisko, prowadzi do siedziby Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji, ale to wreszcie ulica Michałowska, która czekała na ten remont, na tę przebudowę i będziemy to realizować sukcesywnie. Pierwszy odcinek od ulicy Rolniczej w kierunku ulicy Szarej będzie realizowany już tak solidnie, tak aby ci ludzie, którzy tam mieszkają, zgadzam się, że tutaj te trudności, uciążliwości związane z korzystaniem z tej drogi były niemałe, będą mogli wreszcie jeździć po przyzwoitej drodze. Panie prezydencie, mówiliśmy kiedyś o ulicy Armii Krajowej. To chyba było nawet tematem pytań na którejś sesji. Jak ta ulica będzie remontowana? Jak długo to potrwa? Czy już niebawem się rozpocznie? Tutaj warto powiedzieć, że jeśli chodzi o ulicę Armii Krajowej, która jest jednocześnie drogą krajową i ważną arterią dla naszego miasta, ze względów takich strategicznych należałoby remontować ją możliwie jak najszybciej. Ale tutaj też jest odpowiedź na to pytanie wynikająca właśnie z tego, że skutecznie zabiegaliśmy o pieniądze z zewnątrz, że pieniądze z ministerstwa tym razem udało się je pozyskać, ale tutaj występują określone procedury najpierw pozyskiwania tych pieniędzy, a następnie wydatkowania. Gdybyśmy realizowali to tylko i wyłącznie w oparciu o pieniądze własne nasze gminy, moglibyśmy robić to w dowolnym terminie, ponieważ była taka szansa, by zdobyć pieniądze z zewnątrz i tę szansę wykorzystaliśmy, dlatego też realizujemy to w takich terminach, które wynikają z umowy podpisanej z ministerstwem. Ale i tutaj staramy się na tyle, na ile jest to możliwe i zależne od nas, aby wpasować się z realizacją tych prac w okresie wakacyjnym, a więc w okresie lipca i sierpnia, co koreluje w sposób taki bezpośredni również z pracami przy ulicy Wojska Polskiego, które wiążą się, mam tutaj na myśli odcinek ulicy Wojska Polskiego na wysokości POW, wiążą się z generalną przebudową ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej w ramach szerokiego projektu Trakt Wielu Kultur. Ale nie będzie takiej sytuacji, że miasto zostanie w pewnym momencie zablokowane, bo dwie główne ulice będą remontowane. Staramy się ruch
czy organizację ruchu tak przygotować, aby problemów z tego tytułu było jak najmniej i to, że robimy te prace głównie w okresie wakacyjnym, świadomie planowaliśmy właśnie te terminy, myślę, że nie będzie aż takim utrudnieniem, które mogłoby występować w okresie roku szkolnego, w okresie pozaurlopowym. Panie prezydencie, 25 milionów, powiedział pan, przeznaczone jest w tym roku na drogi. To jest bardzo dużo pieniędzy, to są bardzo duże wydatki. Czy stać miasto na takie wydatki? Chodzą słuchy, że miasto jest zadłużone, czy to prawda? Miasto stać na takie wydatki, miasto stać na takie wydatki i tego rodzaju wydatki, wydatki inwestycyjne, między innymi w infrastrukturę drogową, są jak najbardziej zasadne, tak aby nasze miasto się rozwijało, aby było atrakcyjne i wygodne do mieszkania, zarówno dla ludzi tutaj mieszkających, jak i dla tych, którzy chcą tutaj inwestować. Na tego rodzaju inwestycje pieniędzy żałować nie powinniśmy. A co do zadłużenia, odpowiem w ten sposób. Ci, którzy tego rodzaju teorie snują, to albo robią to w sposób świadomy, wprowadzając ludzi w błąd, albo też nie bardzo wiedzą, o czym mówią. Tutaj liczby bronią się same. Dla przykładu podam, że 10 lat temu, w 2003 roku, poziom zadłużenia, bo to warto posługiwać się procentami, bo one są tutaj obrazowe. Poziom zadłużenia wynosił 20%. Dziś wynosi mniej więcej na tym samym poziomie 21% z groszami. Przy czym, czyli warto zestawić te liczby, przy czym poziom wydatków na inwestycje 10 lat temu to była kwota niecałe 9 milionów złotych, dziś jest 190 milionów złotych. 6% wydatków wszystkich ogółem było wydawanych na inwestycje, a dziś jest wydawanych 40% wydatków ogółem. Więc te liczby warto ze sobą zostawić. Gdy obejmowałem Urząd Prezydenta na koniec 2006 roku, zadłużenie wynosiło 29%. Dziś, przypomnę, wynosi ono niewiele ponad 21%. Przy czym, jeszcze raz powtarzam, poziom wydatków na inwestycje w tym roku jest poziomem rekordowym. 40% wydatków ogółem, podczas gdy w 2006 roku było na poziomie 18%, a 10 lat temu na poziomie niespełna 6%. A proszę porównać, ile w tym czasie zrealizowaliśmy ważnych inwestycji z punktu widzenia potrzeb mieszkańców miasta, z punktu widzenia rozwoju miasta. 9 milionów w 2003 roku, a 190 milionów to wprost aż niemożliwe, że o tyle wzrosły dlatego powiedziałem, że liczby bronią się same. Jeszcze raz powtarzam, budżet miasta jest budżetem bezpiecznym, planowanym nie tylko z myślą o bieżącym roku czy następnym, ale jest realizowana zawsze, wykonywana prognoza wieloletnia na wiele lat do przodu z myślą o tym, aby wszystkie pieniądze, nasze wspólne, pieniądze publiczne, wydawać możliwie jak najlepiej z punktu widzenia ekonomicznego, że tak powiem, po gospodarsku, tak aby one możliwie jak najlepiej służyły ludziom mieszkającym w Piotrkowie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem w programie był Krzysztof Chojniak, prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego.